Naprawiona kamera. Cudownie. Właściwie na koniec okresu reklamacji udało nam się naprawić całą kamerę, więc śmigamy i vlogujemy dalej. A my aktualnie dojechaliśmy do Oświęcimia. Tak w ogóle spontanicznie tutaj jesteśmy, bo pierwsza sytuacja była taka, że mieliśmy, teraz będziemy skręcać w prawo tutaj. Pierwsza sytuacja była taka, że mieliśmy do odebrania paczkę z tego ratowania jedzenia. Dzisiaj pokażemy Wam, jak można zaoszczędzić na jedzeniu nawet właściwie 70-80%. Zamiast zapłacić za zakupy stówkę, płacicie na przykład dwie dychy. Jak Dokładnie. To zrobić w tym odcinku? Taka ładna pogoda, stwierdziliśmy, że pojedziemy gdzieś na spacer i akurat dotarliśmy na bulwary. W Oświęcimiu, bo tak nam wyskoczyło. I mamy nadzieję, że spacer uda się nam, bo jest aktualnie 6 stopni, więc nie jest jakoś ciepło, ale jest pięknie, więc mroźno, pięknie i jest tu cudownie, słuchajcie. Naprawdę mega ładnie, także spacer zapowiada się przedni, bierzemy Was, a ten vlog jest z kilku ładnych dni, także mamy nadzieję, że taki format też Wam się będzie podobać. A jeżeli macie jakieś fajne miejsca do polecenia na spacer i tak dalej, w ogóle szalona akcja, że teraz żeby jechać, iść na spacer, trzeba na niego jechać. No. Ale to koniecznie napiszcie w komentarzach, chętnie pojawimy się i zwiedzimy jakieś nowe miejsca, miasta, miasteczka, bo fajnie jest tak czasami oderwać się od swojego grajdolnika, w którym się mieszka. Dobra, parkujemy, widzimy się za chwilę już ze spaceru. Patrz, Hiltona mamy. Patrz, ile ziemi. Ale ziemi. Potrzebujemy? Wjeżdż do trumny. Z gruzem. Dobrze, dojechaliśmy. Ładną pogodę mamy, tylko że jest trochę zimno. Jest 6 stopni, nie wiem czy mówiłaś. Tak mówiłam, się skupiałem ale za bardzo. Tak, skupiony właśnie miałam to powiedzieć. Ale jesteśmy praktycznie na samych bulwarach. Auto. Śmieszna akcja, bo gdzieś jestem w sklepie i chciałam zapłacić, a miałam kartę w kieszeni. I najpierw, że zanim wydobyłam tą kartę z kieszeni, to wyciągnęłam pierdyliard autek, chusteczek, znaczy nie w kieszeni, w torebce. I słuchajcie, najlepsze, że, bo mówiłam, że byliśmy odebrać kilka paczek takich z ratowania, wiecie, po taniości, to już wcześniej mówiliśmy Wam na jakimś vlogu i na przykład mam ze sobą mleko, mleble. I szynkę, więc... Właśnie się do niej dobieram, bo jestem strasznie głodny. Muszę zjeść strasznie chociaż... głodny? A to jest tortilla tutaj. Jeden part... No nie, to to z innego. No ale to go dasz mu... Co rubiaczkę. Dobrze. To po prostu powiedz, że chcesz szynki, a nie... miejsce do spacerowania. Naprawdę. Gdy jest ciepło. Gdy jest ciepło. Wyszliśmy z samochodu i jest, ja mam wrażenie, że jest, nie wiem, minus 5. No jest, mi też już zimno w ręce jest. I musi tutaj być pięknie, na pewno tu wrócimy, gdy będą liście, bo teraz tak mega smutno, wiecie, dla mnie wiosna zawsze jest takim smutnym okresem. Kocham jesień, kocham zimę, lato, ale wiosna to dla mnie zawsze taki, niby się wszystko budzi do życia, ale strasznie opornie według mnie. Także czekam, fajnie, aż fajnie jest, jak słonko zaświeci. To jest wtedy przyjemnie bardzo. Widzę chmurę, no, zbliża się. Tak. Tak, wydaje mi się, że za niedługo będziemy się zbierać, bo tak. Jest chłodno jeszcze teraz. Gdy zacznie wszystko kwitnąć, to tutaj też będzie ślicznie. No tak, na pewno będzie tu ładnie. Bo tu jest fajnie, podoba mi się tutaj. Możemy tutaj przyjechać i będzie ciepło. I tutaj jeszcze nie ma ataku zimy, bo wy widzicie tego vloga później niż faktycznie go nagrywamy. Natomiast marcu jak w garncu, jak to mówią, i u nas jest pełno śniegu. Tu nie ma śniegu nic. No właśnie, u nas jest pełno śniegu. No też nie zwróćcie na to uwagi. U nas jest bielutko, a tutaj jest zieloniutko. Zieloniutko, tak. No. Ale obracamy się, słuchajcie moi drodzy, bo wieje nam zza pleców i nie chcę, żeby Mikołajowi wiało w twarz. I powracamy do auta i jedziemy w odwiedziny do rodziny. No, tak zrobimy. Tak.
Pytanie za 100 punktów. Tak. Z której strony? Północnej. Północ? Nie południowej? Ja uważam, że od południowej. To teraz kto ma rację? Krzyś czy ja? Mech rośnie od strony północnej czy południowej? Nie wiem. Ja też nigdy nie wiem. My byśmy się tak w lesie zgubili. No, nie, no dlaczego? No, szliśmy po prostu w tą stronę. No dobrą. Kręcilibyśmy się w kółko. Jak byś się mogła kręcić w kółko, jak mech nie kręci się w kółko? Trzeba być po prostu w tą stronę, w którą uważasz, że mech jest. Z drugiej strony zawsze fascynuje mnie to, dlaczego w Google, gdy jedziemy z nawigacją, to ona mówi, że mamy, nie wiem, jechać, kieruj się na północny zachód. Dobrze, chyba wracamy powoli do domku. Zimno. Aha, Krzysiowi jest zimno. To. Zamarzły mi oczy. Tak, kolejny punkt tego vloga, jaki ma być? No, jedziemy do moich rodziców, zawieźli mi różne rzeczy. I wczoraj wpadłam na genialny pomysł. Jedziemy rezerwować wakacje, ale to pojedziemy już jutro, więc zabierzemy was ze sobą. Zobaczymy, czy zgadniecie destynację podróży. Dodam tylko, że mamy zamiar lecieć samolotem. Lecimy w trójkę. To im dużo podpowiedziało. Tak, no nie, no to przecież jak lecisz samolotem, to wiadomo, że to jest gdzieś dalej, no nie? Więc, że na przykład nie jedziemy do Pragi. Masmaru mówi, może obiecuje mi Pragę od 10 lat. O czym dzisiaj już wytknęłam mu. Ale, no zmroziło mnie. To się teraz troszeczkę mocniej. Marta zawsze ustawia na jakieś 13 stopni, a ja chcę uszytać więcej. Bo my jesteśmy w kurtkach, potem wychodzimy i wszystkim jest, wiesz, zimno. No nie wszystkim. Tutaj też bym się przeszła. To jest zamek. No, no lubię zamki. Przecież jestem księżniczką. Się dziwię, czemu my w takiej jednorodzinnym mieszkamy. Ja uważam, że tu powinno być Palace by Marta. A bo jedziemy za niedługo do Zakopanego. Mamy nadzieję, że będzie ładna pogoda i że nie przywali śniegiem. A my nie mamy butów, więc w przyszłym tygodniu trzeba jechać do Decathlonu chyba, bo tylko to mi przychodzi do głowy i kupić jakieś buty trekkingowe. A nie lepiej na e-obuwie kupić? Na e-obuwie. Można zamówić, niech przyjdą. A jaki masz rozmiar? 42. Przecież zmierzymy sobie jeszcze wkładki. Zmierzymy, ale na e-obuwie jest jakiś taki ten do mierzenia. No, no to super. Te e-size czy coś tam i chyba w sferze jest, że można zmierzyć. I wtedy dostajesz swój wymiar stopy i dopasowuje ci buty. A no było to, a to było z e-obuwie? Tak. No to trzeba to zrobić. Co za problem? To zróbmy to. Zrobimy to w przyszłym tygodniu. No, to... Jutro? Wszystko jutro. To zrobimy tak, ja że jutro zmierzymy sobie taki... tam stópki. Tak, ja sprawdzę, ale na pewno. Co to było? Śnieg. O, ale mi ciepło jest ten grzanie plecków. A ty? A mi jest ciepło. W ogóle się ze mną nie komponujesz. No komponuję cię, bo cię grzeje. Lepszego komponentu byś sobie znaleźć nie mógł, kochanie. To nie jest jakiś chiński zastępnik, tylko po prostu oryginalny komponent. Chiński zastępnik. No, żebyś wiedział. Zastępnik. Odpustowy. Jakbyś mnie zastępnikował czymś, to od razu bym powiedziała, że masz babę z odpustu. Dobra, co mamy do jutra? Obuwie. Znaczy buty. Ale to trzeba jechać do Sfery, więc jedziemy jutro do Sfery. Ale trzeba sprawdzić, czy tam są w ogóle buty, które nam się podobają. Wejść na stronę, no. Zobaczyć, czy tam jest coś, co nam się podoba i jest w stylu górskim, wiesz. Na przykład sznurówki, a na końcu takie małe oscypki albo coś takiego, wiesz. No, okej. Okay. Dalej, dalej, buty gadżeta. Albo w kształcie ciupak, takie, wiesz, buty. Buty w kształcie ciupak? No. To mogłoby być niesamowite. No masz fajnie, popatrz, masz te trzonki, to masz takie pod kolano, a na dole masz to ostre takie, wiesz. No. Ja muszę dokończyć vloga tego basenowego, zamienić komputery. Mimo wszystko mega tutaj jest ładnie, ale śmiejemy się teraz z Krzysiem, że nasza nawigacja ma
tryb zwiedzania dzisiaj. Ja mówiłam o tej mapie, żeśmy się pogubili, na co chyba, nie wiem, telefon nas usłyszał, więc stwierdził, że zrobi nam wycieczkę krajoznawczą i jeździliśmy normalnie takimi wąskimi drogami, uliczkami, że szok. Takimi wręcz dojazdowymi do domu. Czekałam, aż komuś przez ogródek przejedziemy. No ale... Tak, jedziemy i jest ładnie. Jest ładnie, jest ciekawie, jest inaczej. W życiu tam nie byliśmy, zwiedzamy nowe miejsca i dodatkowo jeszcze dojedziemy o wiele szybciej niż mieliśmy. Dziwne. Ciekawe. Ale totalnie nie mamy pojęcia, gdzie jesteśmy. Wiesz, gdzie jesteśmy? Nie. Ale poznam to. Najważniejsze, że jedziemy w dobrym kierunku, tak? Na północ. Czy tam, gdzie mech był, po której stronie? Południe. Na pewno? No. Nie wiem, czy idzie dobrze. Jak kotek leży? Pokaż, jak się kładzie. Tak się kładzie kotek. O ja! A teraz się wyciera głową. Tak. Patrz, ale zielone. Tak, no idę, chcesz mi pokazać. Dobrze, jestem tutaj. Tak, tutaj jest kotek. Tak, głaszczemy kotka. No. Ojej, chodź on jest, mi kuś. On jest taki przytulas. Zobacz. Jak. No pogłaskaj kotka. Pogłaszczasz kotka? Dajesz kotka. Ojej, ale kotek chyba nie umie się bawić, wiesz? Tak? Ale zobacz, jaki fajny. Czy dobrze? A ja bym się tylko nie wiem, czy tak spokojnie, dobrze nie widzę. On tak szeroko otwiera buzię, że... Tak, żeby wszystko weszło, dokładnie. Takie dobre.